A z PiS-u jest pani zadowolona? A bardzo. Czy zauważyła pani wzrost cen, czynszów i tak dalej, prądu, gazu, rachunków? Czy odczułam? No jakżeż nie. Kto ma wpływ na to? Jest pani zadowolona czy nie? Nie jestem zadowolona. A z PiS-u jest pani zadowolona? A bardzo. Dla Tuska było lepiej? Ja wiem, czy było lepiej. No na pewno było spokojniej. I nie takie drożyzna. Jak pani myśli, jak to się skończy? Jak ludzie nie będą mieć za co zapłacić rachunku? Nie wiem, będą strajkować. Czyli co, na ulicę powinni wyjść? No chyba tak. A w innych tematach służba zdrowia jak sobie radzi? No jakoś się tam radzi. No jeżdżę na onkologię, na tego. No na razie mnie przyjmują, ale... Jak będzie dalej, nie wiem. A premier Morawiecki z prezydentem? Kłamczuch i tyle. Nie jest pani jego sympatykiem? Nie. Czyli co, powinien być inny premier? Wydaje mi się, że tak. No to co wyjdzie i kłamie, to co? A w jakim temacie kłamie? O, wszystko. Chwalo się, jak nie wiem co. Czy powinno być 500+ podniesione? Na 600+, 700+? No nie wiem, mnie nie dotyczy, ale skoro tak mają pieniędzy dużo, to niech dają. A mają według pani? Mają, tak. No to po co, jak ceny... No jak sobie mają, no to i niech ludziom dadzą. A ceny czemu wzrastają? Haha, to trzeba ich zapytać o to. Dziękuję. Mogę sobie pytanie, czy PiS sobie poradzi z tą podwyżką cen? Nie. Dlaczego pan tak sądzi? A kto ustala te ceny teraz? Jak pan myśli? Znaczy się, widzi pan. No, inflacja swoje robi, paliwa swoje robią, ropa, cena ropy też swoje robi. No co będziemy dużo mówić? No nawet ta tarcza antyinflacyjna, co jest planowana, czy ona coś pomoże, zobaczymy, ale raczej podejrzewam, że nie, bo to, co zapowiadają eksperci na przyszły rok, może w pierwszym, może w drugim kwartale przyszłego roku coś się poprawi, ale... Na razie nie widzę perspektyw takich, żeby to coś spowodowało lepsze wyjście z sytuacji dla, na przykład dla mieszkańców Ostrowca, gdzie jak ja to mówię, że godzina 17 nie ma miasta, nie? No cóż, no ciężko jest. Nie będę mówił, że jest dobrze, no, ale też nie narzekajmy, że jak się to mówi, że jest tragicznie, nie? No. Jakoś sobie człowiek radzi, nie? No za komuny też żeśmy sobie radzili. Czy powinny być te dodatki, trzynastki, 500+ i tak dalej? To znaczy, tutaj zdania są podzielone, no co będę dużo mówił. No, dla niektórych jest to wybawienie, dla niektórych jest to no, przyjęte, bo dają, nie? No to biorę. Ale jeśli budżet na to pozwala... A pozwala, jak pan myśli? No, za bardzo w obecnej sytuacji to nie. Dobra, z uchodźcami co zrobić? Wpuszczać czy nie? Nie. Tutaj mamy ośrodki te migracyjne, które powinny się tym zająć, ale uważam, że weryfikacja, to co Białoruś robi, to nie.